Cześć, witam Was serdecznie na zawodowym streamie. Dzisiaj poznamy tajniki branży rekrutacyjnej. Dowiemy się, jak wygląda praca rekrutera, rekruterki na co dzień, jakie ma przed sobą wyzwania. Moim gościem jest Anna Czysz, przedstawicielka firmy rekrutacyjnej Hays. Ja się nazywam Klaudia Stano i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejszy wywiad. I na początku, Anno, proszę przedstaw się naszym widzom, słuchaczom, powiedz, czym zajmuje się Twoja firma, czym Ty na co dzień się zajmujesz. I mam nadzieję, że ten dzisiejszy wywiad pomoże Wam zdecydować, czy jest to branża dla Was, czy jest to coś, co warto rozważyć na przyszłość. Dzięki, Klaudia, za przedstawienie i za zaproszenie do tego spotkania. Mam nadzieję, że faktycznie na koniec naszego spotkania ci z Was, którzy nas oglądają, uznają, że branża rekrutacyjna jest na tyle ciekawa, że warto się nią zainteresować. Ja się nazywam Anna Czysz, pracuję w firmie Hays. Firma Hays jest agencją doradztwa personalnego. Zajmujemy się rekrutacją pracowników na potrzeby naszych klientów. A ja w ramach firmy zarządzam zespołem rekruterów, odpowiadam także za koordynację szkoleń oraz rozwoju naszych pracowników. Dzięki. Teraz będziemy wszystkie tematy pogłębiać związane z pracą rekruterów. Także powiedz, czym się na co dzień taki rekruter zajmuje? Po co w ogóle organizacje zatrudniają rekruterów, rekruterki? Jakie mają z tego korzyści? Rekruter, ponieważ konsultant do spraw rekrutacji, może być zatrudniony albo w takiej firmie jak Hays, czyli w agencji, która szuka kandydatów na potrzeby klientów, może też być zatrudniony po prostu w danej organizacji, tak jak na przykład mój zespół, i szuka wówczas kandydatów bezpośrednio do danej firmy. Rekruter, jak już wspomniałam, zajmuje się głównie poszukiwaniem odpowiednich kandydatów, czyli na przykład w firmie brakuje nam księgowego, i wtedy organizacja albo przychodzi do naszej firmy i prosi, żeby pomóc znaleźć taką osobę, bądź też sama szuka rękami rekrutera właśnie wewnętrznego, księgowego na rynku. I rekruter wyszukuje taką osobę, wiesza ogłoszenie, przeprowadza rozmowę rekrutacyjną, wypytuje o poprzednie doświadczenie, sprawdza, na ile taka osoba spełnia oczekiwania dotyczące także takich miękkich kompetencji, jak otwartość na zmiany, skrupulatność, znajomość Excela, i rekomenduje taką osobę do menedżera zespołu. Okej, jasne. No, wydaje się to takie intuicyjne, bo każdy, kto kiedykolwiek rekrutował się do jakiejś pracy, prawdopodobnie miał przyjemność spotkać się z rekruterem. I może na początku spytam o to, jak w ogóle takim rekruterem zostać, jakie ścieżki edukacyjne prowadzą do tego zawodu, czy konieczne są studia, czy wystarczą jakieś kursy, a może tak naprawdę wszystko wychodzi w praniu i dopiero po jakimś czasie w firmie można się określić już profesjonalnym rekruterem. Także jak w ogóle się stać takim rekruterem? Jak to wygląda? To tak, generalnie faktycznie zawód rekrutera to nie jest zawód, który jest jakoś bardzo skomplikowany. On nie wymaga jakichś szczególnych kompetencji twardych, znajomości systemów czy zaawansowanych jakichś tajników wiedzowych. To bycie dobrym rekruterem tak naprawdę oparte jest o doświadczenie. Natomiast cofając się do początku, jak zacząć? No najlepiej przez staż. Najlepiej jest poszukać stażu w jakiejś firmie. Jest bardzo dużo takich ogłoszeń i wiele firm szuka osób zupełnie bez doświadczenia po to, żeby przekazać wiedzę, nauczyć tego zawodu. I myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby przekonać się w praktyce, czy to jest zawód dla mnie. Oczywiście są też studia, można wybrać studia dedykowane, natomiast tam poznamy tak naprawdę teorię, co też jest ważne, ale tak naprawdę nie dyskwalifikuje, nie jest niezbędne do tego, żeby być rekruterem. Ja na przykład zaczynałam swoją karierę zawodową w zupełnie innym zawodzie,
Do rekrutacji przyszłam po kilku latach pracy, wykonując zupełnie kompletnie, zajmując się czym innym. W związku z tym nic nie stało na przeszkodzie, żeby zmienić swoją ścieżkę zawodową. Odpowiadając na drugą część pytania, czy jakieś studia są konieczne, to na przykład patrząc na naszych pracowników, mamy osoby po politologii, mamy osoby po prawie, po administracji, po polonistyce czy po studiach inżynierskich. Więc tak naprawdę zostać rekruterem można w każdym wieku i na każdym etapie swojej drogi zawodowej. Okej, to jest ciekawe, że tak naprawdę po każdych studiach, czy nawet bez studiów można zostać rekruterem, ale podejrzewam też, że nie każdy się do tego nadaje. Więc jakbyś mogła naświetlić, co z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia jest istotne, jakie właśnie kompetencje należy posiadać, jeżeli nie twarde, to pewnie miękkie. Co jest najważniejsze, kto się tutaj odnajdzie, kto się sprawdzi, a komu być może odradziła tę ścieżkę kariery? Tak, to prawda. Najważniejsze są pewne predyspozycje, jakiś taki rys osobowościowy, który pomoże być dobrym rekruterem. I to są takie cechy jak na pewno otwartość na ludzi. To musi być osoba, która lubi rozmawiać z ludźmi, bo tutaj dużo rozmawiamy i z kandydatami, bądź też z klientami, jeżeli pracujemy właśnie w agencji. To jest na pewno ciekawość. Ciekawość drugiego człowieka, taka chęć szukania dodatkowych informacji, dowiadywania się i poznawania na przykład różnych profili, różnych zawodów, gdzie trzeba się dowiedzieć więcej szczegółów. To jest także wytrwałość, bardzo, bardzo ważna cecha, ponieważ praca rekrutera to jest praca z ludźmi, a to oznacza, że jest ona trudna do zaplanowania tak w 100%, jest trochę nieprzewidywalna, bo nie mamy do końca wpływu na to, jak nasz kandydat się zachowa, jaką decyzję podejmie, więc tutaj zdecydowanie wytrwałość jest konieczna, żeby się nie poddawać i nie zrażać. No i oczywiście znajomość języka polskiego jest dosyć ważna, więc tutaj jeżeli jesteście jeszcze w trakcie nauki i myślicie o pracy rekrutera, to zachęcam do tego, żeby faktycznie się temu przedmiotowi bliżej przyjrzeć i zapoznać z ortografią, z interpunkcją, ponieważ rekruter pisze takie krótkie raporty, więc tego typu znajomość jest bardzo ważna i umiejętność pisemnej wypowiadania się zwięźle na temat oraz logicznego budowania zdań jest bardzo potrzebna. Okej, to pociągnę trochę temat tych kompetencji. Powiedziałaś o języku polskim i to jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. Chciałam też dopytać o inne języki obce, no bo często podczas rekrutacji jest sprawdzana nasza znajomość języka angielskiego, niemieckiego. Czy faktycznie konieczne jest, aby rekruter znał chociaż jeden język obcy? Jak to wygląda z twojej perspektywy? To zależy od tego, w jakiej firmie pracuję i co jest potrzebne, natomiast generalnie dobrze jest, żeby rekruter znał język angielski i to na takim dosyć solidnym poziomie. Wynika to z tego, że tak jak sama wspomniałaś, podczas rozmowy rekrutacyjnej bardzo często weryfikujemy u kandydata znajomość języka angielskiego poprzez krótką rozmowę w tym języku. W związku z tym, wypadałoby, żeby rekruter przynajmniej trochę lepiej znał ten język niż osoba, którą sprawdza. Każda inna znajomość języka jest jak najbardziej mile widziana, natomiast znajomość niemieckiego czy hiszpańskiego, to jeżeli będziemy pracować w firmie, która potrzebuje, ma zapotrzebowanie na osoby z takim językiem, bądź rekrutujemy na dane, to jak najbardziej tak, ale tak przeciętny rekruter to wystarczy, żeby znał język angielski. Dobrze. To a propos kompetencji, wytrwałość, kontakt z ludźmi, dociekliwość, bo też bardzo mocno rekrutacja przecież zależy od branży. Różni się rekrutacja do branży IT, czy do branży logistycznej, czy do branży retail, więc pytanie, na ile ta praca rekrutera różni się w zależności od branży? Czy częściej jest tak, że zajmujemy się jakimś wachlarzem różnych sektorów, czy zwykle rekruterzy specjalizują się w jakiejś jednej branży? Bardzo dobre pytanie, bo ono pokazuje te plusy pracy rekrutera, czyli to, że rekruter ma możliwość pracy w różnym środowisku, poznania różnorodnych zawodów i różnorodnych branż. Zależy to od tego, czy pracuje na przykład w
u klienta w danej firmie, czyli na przykład firmie produkcyjnej, no to będzie wtedy poszukiwał zarówno księgowego, inżyniera i być może kogoś do HR-u. Natomiast pracując w agencji, tak jak na przykład w firmie Hays, mamy ścieżki specjalizacyjne, czyli rekruterzy specjalizują się w danym obszarze i bardzo ważne jest to, żeby wgryźć się w ten obszar, ponieważ rekruter musi zrozumieć profil danego stanowiska, czyli kogo szuka, jakie są, jak wygląda ścieżka edukacyjna, po to, żeby wiedzieć, jakie pytania zadać, żeby najlepiej dopasować kandydata do danego stanowiska. No a dowiaduje się tego znowuż przez praktykę, przez czytanie branżowych portali, newsletterów, w jakichś forach, kiedy poznaje to specyficzne słownictwo bądź też skróty w danej branży, po to, żeby lepiej zrozumieć kandydata. Więc myślę, że to jest jeden z wielu plusów pracy rekrutera, że ma tą możliwość różnorodnego poznania różnorodnych środowisk oraz różnych branż. Okej, a jakie w takim razie jeszcze są plusy, co może tak przynosić satysfakcję w tej pracy, co sprawia, że chce się do tej pracy przychodzić i że chce się kontynuować? No oprócz różnorodności, i to jest na pewno plus dla osób, które lubią różnorodność, bo ci, którzy lubią spokój i stabilność, no to pewnie zawód rekrutera nie jest najlepszym wyborem. Natomiast oprócz różnorodności, myślę, że to jest jeden z takich zawodów, oprócz oczywiście lekarza, prawnika, takich typowych, korowych zawodów, zawodem, który myślę, że ma misję, bo jest to zmienianie życia ludzi na lepsze. Ja w to głęboko wierzę. To jest też nasza misja jako Hejsa, bo znajdując pracę danemu kandydatowi, no zwykle zmienia na lepszą. I mamy jakiś jako rekruterzy taką satysfakcję z tego, że może rozwijać swoją ścieżkę kariery, może się rozwijać, poznawać nowe obszary, no i lepiej zarabiać, bo to przecież dla tego kandydata jest ważne. Więc na pewno to przynosi satysfakcję. Satysfakcję przynosi też to, że kandydat nam podziękuje. To jest bardzo miła za to, że właśnie on nam napisze: Pani Aniu, super, bardzo dziękuję za ten proces, firma jest fantastyczna. Satysfakcję może też przyjąć pozyskanie klienta, ponieważ konsultanci do spraw rekrutacji, którzy pracują u nas w Hays, nie tylko rekrutują, ale także sprzedają tą usługę, czyli rozmawiają z klientami. I pozyskanie takiego klienta, który zleci nam jakiś wakat, zleci nam taką rekrutację, szczególnie na początku, to jest bardzo duża satysfakcja i no, taka radość dla rekrutera i to go napędza do tego, żeby to dalej robić. Też tak sobie myślę, że w tym zawodzie pewnie często trzeba się wykazywać kreatywnością, bo wcale nie jest tak łatwo znaleźć odpowiednich specjalistów na rynku, szczególnie w branżach, w których jest niedobór tych kadr, więc może powiesz, jakie są jakieś takie niestandardowe metody rekrutacji, czy po jakie narzędzia sięgać, żeby faktycznie tych najlepszych kandydatów z rynku wyłuskać i żeby być lepszym niż inni rekruterzy, no bo pewnie tutaj jakaś konkurencja też się pojawia. Zdecydowanie tak i pewnie wszystkich tajników nie odkryję, bo każdy rekruter ma swoje metody i sztuczki do tego, żeby pozyskać kandydatów najlepszych z rynku, przekonać ich. Myślę, że tutaj zdecydowanie umiejętności i kompetencje takiego przekonywania i wpływu są bardzo istotne. Jeżeli chodzi o same narzędzia, którymi posługuje się rekruter, no to głównie to jest search, to jest bullying search, czy to w Google, czy na LinkedInie, czyli w portalu społecznościowym takim bardziej dedykowanym pracy zawodowej. Więc same narzędzia nie są jakoś bardzo wymyślne czy trudne. Natomiast sposobów, żeby pozyskać kandydata, czasami to jest, one są zupełnie niecodzienne i niespodziewane. Już myślę, że do takich anegdot przyszła historia, gdzie jeden z konsultantów zrekrutował
kandydata w trakcie pandemii na balkonie, ponieważ jak wiadomo były to czasy, kiedy dużo bardziej socjalizowaliśmy z sąsiadami, w trakcie takich pogawędek balkonowych okazało się, że sąsiad za ścianą szuka pracy, konsultant do spraw rekrutacji miał otwarty projekt, no i na przykład w taki sposób pozyskał kandydata do projektu, więc tak naprawdę to jest ta kreatywność, o której wspomniałaś, ale także to jest taka otwartość i życie trochę tym zawodem, bo i klient, i kandydat może być wszędzie. I to znowu, że wracam do tych cech, o których mówiłam, to jest ta otwartość, to jest taka ciekawość ludzi i to sprawia, że rekruterzy i pasja, to sprawia, że to są najlepsi rekruterzy, którzy nie traktują tego jako pracę, traktują to jako pasję, gdzie wykorzystują, coś usłyszą, nie wiem, właśnie na jakiejś imprezie prywatnej, że ktoś szuka pracy, zainteresują się tym, no i czasami, tak jak z sąsiadem na balkonie, może być z tego szczęśliwe zamknięcie rekrutacji. Tak, ale ta historia z balkonem faktycznie dobrze pokazuje, że trzeba mieć oczy i uszy otwarte, ale też być może trochę zawsze jesteś w pracy, bo no, tak jak powiedziałaś, nigdy nie wiadomo, gdzie się ten kandydat znajdzie. No dobrze, a powiedz takie pytanie, które jest zawsze bardzo interesujące. Ile się zarabia w branży rekrutacyjnej i od czego to zależy? Zarobki na pewno zależą od doświadczenia. I od tego, w jakiej organizacji się pracuje. Czy pracujemy jako wewnętrzny rekruter, bo wtedy raczej bazujemy na pensji podstawowej, czy pracujemy w agencji takiej jak Hays, gdzie oprócz pensji podstawowej mamy także dodatkowy bonus za zamkniętą rekrutację, czyli kiedy my znajdziemy kandydata, a nasz klient go zatrudni. W związku z tym te zarobki kształtują się, myślę, że od 4000 brutto dla osoby, która przychodzi na staż zupełnie niedoświadczona, do nawet kilkunastu tysięcy w podstawie. Natomiast oprócz tego ta część bonusu w agencji, no to jest bardzo ciekawa część wynagrodzenia i to też jest na pewno kolejny plus bycia rekruterem w agencji, bo to może być dwukrotna albo czasami trzykrotność pensji podstawowej. Także te zarobki wtedy zależą już od tego, jak skutecznym rekruterem jesteśmy. No to jest też ciekawa informacja, bo jak ktoś właśnie czuje, że to jest jego żywioł, że umie przekonywać, negocjować, to no to, to naprawdę to jest miejsce zarobki dla niego, mogą tak. być zarobki mm-hmm. mogą być wysokie, a nie takie stałe co miesiąc, stały przelew tak. i zawsze wiadomo, czego się spodziewać. Tak. No dobrze, a powiedz proszę, co może być w tej pracy jakieś takie trudne, frustrujące? Jakie momenty są właśnie no nie tymi pozytywnymi, takimi trochę bardziej negatywnymi, z czym trzeba się po prostu liczyć? Tak, to jest bardzo ważne i ja zawsze jak też rozmawiam z osobami, które myślą o tym, żeby być rekruterem, zawsze o tym mówię, bo trzeba mieć tego świadomość, że praca rekrutera ma swoje blaski, ale ma też swoje cienie. Wspomniałam już o tym, że praca z ludźmi jest trochę nieprzewidywalna, ponieważ kandydaci podejmują różne decyzje i czasami wydaje nam się, że ten kandydat jest idealny do pracy i on już w zasadzie się prawie zgodził i w ostatniej chwili zmienia zdanie i stwierdza, że on jednak pracy nie zmieni. No i to jest coś, z czym się rekruter musi liczyć. Czyli no to jest taka frustracja związana z tym, że nie ma wpływu, stuprocentowego wpływu na efekty swojej pracy. I wydaje mi się, że to jest najtrudniejszy element pracy rekrutera, żeby poradzić sobie z frustracją wynikającą z braku kontroli. Co też znowuż dobrze pokazuje, dla kogo ta praca zdecydowanie nie jest. Ona zdecydowanie nie jest dla perfekcjonistów i dla osób, które mają duże poczucie potrzeby kontroli, bo tutaj tej kontroli po prostu trzeba czasami uznać, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, no ale niestety, no ta druga strona ma prawo podjąć decyzję, jaką uważa dla siebie na najlepszą, więc z jednej strony praca z ludźmi przynosi masę radości, przynosi dużo ciekawych informacji, bo naprawdę po tych kilkunastu latach pracy w rekrutacji dowiedziałam się masę ciekawych historii, dziwnych hobby,
hobby, jakichś takich fajnych historii, które może nie są tutaj, żeby o tym opowiadać, ale jakby dużo wnoszą i sprawiają, że ta praca jest każdego dnia inna, ale też niestety właśnie ta nieprzewidywalność, myślę, że dla wielu osób może być trudna. I to jest, myślę, że największy minus rzeczywistość, z którą trzeba się po prostu zmierzyć. Natomiast wszystko zależy od tego oczywiście, jak sobie z tym radzimy, no bo po prostu trzeba też sobie popracować. Każda praca ma jakieś te cienie, więc teraz pytanie, co przeważa, czy te blaski, czy te cienie? Może ta niepewność też dla niektórych jest fajna i właśnie poszukiwanie pracy. I nieprzewidywalność. To jest też element zaskoczenia, tak samo jak z zarobkami, jeżeli opierają się o jakieś bonusy na podstawie naszej skuteczności. No dobra, chciałabym jeszcze spytać o jakąś taką ścieżkę awansu. Na przykład przychodzimy na staż do działu rekrutacji i co potem? Jak możemy się, może to tak trochę brzydko brzmi, piąć po szczeblach kariery, ale chodzi mi o to, jak możemy tę naszą karierę dalej rozwijać, jakie są dla nas możliwości. I może od razu w to pytanie wplotę jeszcze jedno. Czy twoim zdaniem jest to taka przyszłościowa branża, która, no, w której będą zatrudniane osoby, która się rozwija, która jest potrzebna? To odpowiadając na pierwsze pytanie, ścieżka kariery trochę znowuż zależy od tego, czy pracujemy jako wewnętrzny rekruter, czy jako konsultant do spraw rekrutacji w takiej firmie jak Hays. W Haysie ścieżka kariery jest bardzo jasna, bardzo klarowna. Jeżeli ktoś zaczyna od stażu, kolejnym stanowiskiem jest stanowisko konsultanta, na którym między rok a dwa lata taka osoba spędza, potem jest starszy konsultant, no i ostatecznie jest to funkcja menadżera, czyli osoby, która zarządza zespołem rekruterów. W firmie, kiedy jesteśmy w wewnętrznym dziale rekrutacji, ta ścieżka no, nie jest może tak bardzo klarowna, no bo możemy być rekruterem, a potem starszym rekruterem, natomiast bardzo często ścieżka kariery jest bardziej pozioma, czyli polega na tym, że osoba, która jest wewnętrznym rekruterem, zaczyna przyjmować więcej obowiązków spoza rekrutacji i raczej się przesuwa w stronę HR specjalisty, czyli oprócz rekrutacji zajmuje się onboardingiem, czyli przygotowaniem pracownika do rozpoczęcia pracy, czasami prowadzi jakieś szkolenia, zajmuje się przyciągnięciem kandydatów do danej organizacji, czyli działaniami związanymi z tak zwanym employer brandingiem, czyli wizerunkiem pracodawcy na rynku, więc ona jest trochę mniej oczywista i jednoznaczna. Bardzo będzie zależało od specyfiki firmy, w której taki rekruter pracuje. Odpowiadając natomiast na drugie pytanie, czyli jaka jest przyszłość rekrutacji, myślę, że przyszłość jak najbardziej jest rekruterów i praca dla rekruterów będzie zawsze. Oczywiście coraz więcej procesów jest digitalizowanych, mówi się o tym, że coraz więcej rekrutacji będą prowadzić boty, bądź wyszukiwanie kandydatów będzie odbywało się przez różnego rodzaju algorytm. To już się zresztą częściowo dzieje. Natomiast praca rekrutera to nie jest tylko wyszukanie kandydata CV po hasłach, to nie jest tylko przeprowadzenie rozmowy, bo to jest także słuchanie tego, w jaki sposób kandydat odpowiada na pytania, czy pasuje do kultury organizacyjnej, czy odnajdzie się w danym zespole. No a tego już nie oceni bot, nie oceni tego algorytm. Do tego potrzebne są kompetencje właśnie miękkie rekrutera, który podczas rozmowy jest w stanie wyczuć czy energię kandydata, czy zadać pytanie, które jest niestandardowe, które nasuwa się tylko na podstawie tego, co dany kandydat mówi. Także na pewno zawód rekrutera będzie się zmieniał, będzie się digitalizował. Niemniej myślę, że możemy być spokojni, ten zawód raczej nie zniknie z mapy karier. Ja bym nawet powiedziała, że to jest pozytywna wiadomość, że rekrutera wspierają czy chatboty, czy różne systemy, bo być może odciąża was to od tej najbardziej żmudnej pracy, a daje możliwość rozwoju w tej
pewnie najciekawszej działce dla rekrutera, czyli w rozmawianiu z ludźmi, słuchaniu ich, jakiejś tej selekcji, czyli tych wszystkich rzeczach, których, tak jak mówisz, nikt nas, ludzi, nie zastąpi. Okej, dzięki. Wrócę jeszcze do tego pytania, które zadałam wcześniej, czyli tak trochę jak zacząć karierę w branży rekrutacyjnej. To może jeszcze troszeczkę cię pociągnę za język. Jakich wskazówek byś udzieliła osobom, które gdzieś tam są na początku tej drogi? Mówiłaś o tym, że twoim zdaniem najlepszą drogą jest staż, na który nie trzeba mieć doświadczenia, nie trzeba mieć specjalnego wykształcenia, bo tak naprawdę wszystkiego dowiemy się w miejscu pracy, ale ty jako osoba rekrutująca również do swojego zespołu, to na co zwracasz uwagę, o co, nie wiem, warto wzbogacić swoje CV, jak dobrze się zaprezentować, jak pokazać, że możemy się w tej branży sprawdzić, jak się wyróżnić spośród innych osób, no bo podejrzewam, że też przez to, że nie jest wymagane takie duże doświadczenie, no to może całkiem sporo osób się o taki staż ubiega. Także jak sprawić, żeby to nas wybrano? Jasne. Tak, to prawda. My rekrutując na programy stażowe przeprowadzamy asesmenty grupowe po to właśnie, żeby wybrać osoby, które najlepiej odpowiadają naszym oczekiwaniom na przyszłego rekrutera. Natomiast, żeby w ogóle dostać się na asesment, no to oczywiście przyglądamy CV. O co warto zadbać, jeżeli faktycznie myślimy o tym zawodzie, to żeby jeszcze na etapie edukacji angażować się w jakieś dodatkowe działania, w działania jakichś stowarzyszeń, brać udział w różnego rodzaju projektach, coś, co pozwoli Wam na zdobycie takich umiejętności koordynacji różnych tematów, z drugiej strony nauczy Was komunikacji z różnymi typami osobowości, i pokażę waszą proaktywność, zaangażowanie, to, że myślicie niestandardowo i wychodzicie właśnie poza schematy, że jesteście ambitni. Także wszelkiego rodzaju dodatkowe aktywności, jakieś stowarzyszenia, tak jak wspomniałam, samorządy, bardzo polecam. To fajnie działa, zanim właśnie rozpoczniecie swoją pierwszą pracę zawodową. Okej, to jest też ciekawe, że w wypowiedziach wielu naszych gości w zawodowym streamie, niezależnie od branży, pojawia się ta wskazówka, aby już na poziomie szkoły czy studiów angażować się w różne projekty najróżniejsze, czy właśnie samorządy, koła naukowe, wolontariaty i tak dalej. Także tylko tutaj potwierdzasz, że wy również zwracacie na to uwagę. Bo często faktycznie dostajemy takie pytania, no co zrobić, nie mam doświadczenia, ale potem się okazuje, że to doświadczenie jako młodzi ludzie mamy, bo braliśmy udział właśnie w projektach. Także też dzięki, że o tym powiedziałaś. Dobrze, to ja mam ostatnie pytanie, takie trochę mniej związane, związane z pracą rekrutera, ale może takie bardziej ogólne. Jakie najczęstsze błędy kandydatów widzisz, z jakimi najczęściej się spotykasz? I to pytanie jest pewnie interesujące dla wszystkich osób, które kiedykolwiek się mierzą z procesem rekrutacji. To ja powiem tak, na pocieszenie nie ma jakichś takich, odchodzi się od takiego bardzo dogmatycznego podejścia do CV, więc oczywiście zgodnie z starą szkołą, na przykład doświadczenie zaczynamy od tego ostatniego, żeby ono było najbardziej czytelne, rzucało się w oczy. No to oczywiście błędem potencjalnie byłoby to zrobić na odwrót. Natomiast myślę, że gorzej jest z błędami takimi może mniej formalnymi, czyli nieprawdziwe informacje, które potem wpisujemy w CV i weryfikowane są na spotkaniu. Zawyżanie znajomości języka angielskiego, które również bardzo bym przestrzegała, bo to potem jest po prostu nawet niekomfortowe, myślę, że dla obu stron, jeżeli się okaże, że trochę tam nie do końca powiedzieliśmy, jak było. Coraz częściej sprawdza się referencje, ale taki sposób, że to kandydat wskazuje wprawdzie, natomiast takie czeki, żeby zobaczyć właśnie nawet na studiach, jak ktoś był, jakim był uczniem, część pracodawców zagląda w indeksy, więc jakiekolwiek jakieś mijanie się z prawdą nie jest wskazane. Kolejnym błędem już na samej rozmowie myślę, że jest nieodpowiadanie na pytania,
tylko przedstawianie jakichś wyuczonych, mam czasami wrażenie, odpowiedzi, bądź zgadywanie, co rekruter chce usłyszeć, i to rzadko się dobrze kończy. Kolejnym takim, myślę, też błędem jest zbyt chaotyczne wypowiedzi, gdzie kandydat zaczyna się plątać, co mam wrażenie, że wynika często z po prostu nieprzemyślanej odpowiedzi i nieprzygotowania do tego, co tak naprawdę chce powiedzieć. Więc pewnie na etapie CV raczej bym się skupiła na tym, żeby pisać zgodnie z prawdą, a na etapie rozmowy przygotować się, przemyśleć, co chcemy powiedzieć, wypowiadać się raczej krótko, zwięźle na temat, podając bardzo konkretne przykłady, żeby uniknąć jakiegoś nerwowego szukania w głowie odpowiedzi na pytania, a potem naprawdę czasami różne dziwne rzeczy kandydaci opowiadają, przekreślając swoją szansę na zdobycie fajnej pracy. Okej, okay, no takie proste, a takie trudne, prawda? Więc tak bym też trochę podsumowała naszą rozmowę, że ta praca, jak mówisz, nie jest super skomplikowana, więc może się wydawać prostą pracą, ale potrzeba bardzo wielu tych kompetencji miękkich, kompetencji ludzkich, doświadczenia, żeby osiągnąć sukces, więc takie proste, a takie trudne. Dziękuję Ci, Aniu, za czas, które nam poświęciłaś, za podzielenie się doświadczeniem, przybliżenie nam tej branży. Myślę, że teraz wiemy dużo więcej. Dziękuję firmie Hays, partnerowi tego odcinka. Zachęcam Was do śledzenia naszego kanału, naszego podcastu, do subskrypcji i do zapoznawania się z wszystkimi branżami, które chcemy Wam przybliżyć dla najbardziej satysfakcjonującej przyszłości. Także bardzo serdecznie dziękuję. Ja również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.